Chciałaś tak chodzi. Piątki mam. Raz. Dzień dobry. Izabela, tak szybko chciałam Wam tylko powiedzieć, jak doznałam uzdrowienia już tutaj u nas w kościele. Ja przychodzę tak mniej więcej może 2-3 miesiące. Dwa lata temu na wyjeździe w Grecji złamałam sobie palec prawej ręki. I ten palec był dwa razy operowany, wydało się zakażenie grąkowcem złocistym i miałam szereg różnych powikłań z tym związanych. Do tego stopnia, że mój lekarz powiedział mi ostatnio, że potrzebuję kolejnej, trzeciej operacji plastycznej ręki i pobrania materiału, ponieważ robił mi się guz na kości i trzeba było zbadać, czy nie jest to guz złośliwy, żeby mnie oczywiście usunąć. I jakiś miesiąc temu, jak tutaj się modliłam z Wami, zamknęłam oczy i zobaczyłam, wyobraziłam sobie, jak Jezus przede mną staje i łapie mnie za prawą rękę. Zaczęłam wtedy płakać. Jeszcze wtedy prawie za każdym razem płakałam na nabożeństwie, ale to był taki szczególny płacz. Słuchajcie, wróciłam do domu i następnego dnia ten guz mi pękł, pomimo tego, że to nie był żaden ropny stan zapalny. I zaczęło mi to znikać i goić. Pokazałam to Robertowi i powiedziałam mu, ja się wcale nie modliłam o uzdrowienie tego palca. A on mówi, to ja wtedy stałam i się modliłam o to uzdrowienie. Bardzo Bogu za to dziękuję. Słuchajcie, i mam nadzieję, że będę tutaj częściej Wam głosić w takich rzeczach. Amen. 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 Amen.